przykład coś takiego się udało Dołędze Mostowiczowi zrobić, że wydaje mi się, że napisał w gruncie rzeczy bardzo uniwersalną, trochę satyryczną, ale bardzo uniwersalną historię w odtwarzaniu jakby takiej kariery poprzez, nie wiem, kolesiostwo, człowieka, który nie jest kompetentny, a jednak gdzieś udaje mu się tak wysoko awansować i w tym była duża frajda. A to, że się gdzieś tam zawsze jedno się przykrawa, drugie się, nie wiem, mówię o takich plotach z powieści, to jest naturalna rzecz, inne się omija. Ja się starałem bardzo przykładać to do rzeczywistości dzisiejszej, być jak najwierniejszym wobec autora, na tyle, na ile to jest możliwe, bo oczywiście zachowanie tych dialogów nawet jest dosyć kłopotliwe czasami, które nam się świetnie czyta, a gorzej się słucha, jak już przychodzi do teatru. Ale jednak też starałem się mieć takie ucho na dziś, na to, co się działo w ostatnich miesiącach, latach. To nie jest tak, że jako strasznie tam jakoś zmieniałem. Nie musiałem zmieniać właśnie, to jest najlepsze. Wejście. A, jest pan nareszcie. Szukam pana prezesa od wczoraj, denerwuję się, biegam. Wie pan, co się stało? Nie. Minister nie spotkał się ze mną, w ogóle nie miał nawet w planie. Wiem, bo pytałem sekretarki, no ale poszedłem na tę komisję wieczorem, chociaż pan z tymi dokumentami nie dojechał, no ale myślę... korki były. No ale... No wiedział pan, że ja w europejskim zwykle nocuję, no można było zadzwonić, dać jakoś znać, no... Po co? No jak to po co? Denerwowałem się. Panie prezesie, kochany, o co chodzi? No pan wie? Panie Kuliński. Tak? Ja powiem wprost. No tak. Żenię się. No to gratuluję, z najszczerszego serca. Wspaniały okres dla pana. Z pana żoną się żenię. Tak jak mówi Radek, tu nie trzeba było wiele zabiegów, żeby uwspółcześniać ten tekst, bo on po prostu trafia w coś takiego, co my wszyscy znamy, w taką kulturę, opisuje taką kulturę cwaniactwa, załatwiania czegoś na boku, coś, co niestety jest wszechobecne w taki sposób, że my tego właściwie aż nie zauważamy. I my co chwilę sobie z Radkiem mówimy, o, ten facet to jest właściwie kariera dyzmy, to stanowisko, no to jest dyzma. No, to mówi o świecie, w którym żyjemy. No, słowo kultura tylko mi tu nie pasuje. Kultura cwaniactwa. Ale jest w tym jakiś pozór. Znaczy jakaś taka powierzchnia udająca coś innego, a w rzeczywistości te odruchy są bardzo, bardzo proste i to jest zadziwiające, że one, kurczę, funkcjonują i mogą funkcjonować w tak bezwstydny sposób.